Druga drużyna UKS-u Dim Team 5 ze Stalowej Woli była przeciwnikiem drugiego zespołu tarnobrzeskiego KTS-u w meczu siódmej kolejki piątej Ligi Podkarpackiej w rzeszowskiej grupie A. Trwające ponad 2 godziny spotkanie drużyn debiutujących w tych rozgrywkach zakończyło się wygraną gospodarzy 10-7. Dla KTS-u Tarnobrzeg było to drugie z rzędu zwycięstwo i czwarte w zakończonej właśnie pierwszej rundzie rozgrywek. Bardzo dobrze w barwach zespołu ze Stalowej Woli zaprezentowała się Amelia Kramek, która wygrała 2 z 4 rozegranych pojedynków. W ekipie gospodarzy na wyróżnienie zasługują Maja Nowak oraz Artur Czech, który zakończył mecz z kompletem 4 zwycięstw na koncie w grach pojedynczych. Specyfika tej ligi pozwala na rywalizację przy stole bez podziału na płeć i wiek. Dzięki temu najmłodsi zawodnicy mają wsparcie dorosłych, których doświadczenie i umiejętności pozwalają na wyrównaną walkę. Ostatecznie pierwszą rundę rozgrywek KTS Tarnobrzeg zakończył na wysokiej 4. lokacie w stawce 8 drużyn. Przed zespołem krótka przerwa, do stołów powrócą w połowie lutego. Oprócz zmagań ligowych, młodych zawodników KTS-u czekają również występy w turniejach dla poszczególnych roczników. Co warte podkreślenia, tarnobrzeski klub reprezentować będą tenisiści we wszystkich 5 kategoriach wiekowych, od najmłodszych skrzatów po najstarszych juniorów.